Witam Państwa, znajdujemy się przy budynku, na którym był napis i rysunek Donalda Tuska. Panie premierze, pozwól żyć. Jak widzicie, napis został zamalowany, mimo że jest to budynek nieużytkowany, pustostan. Jakieś służby miejskie, albo można służby specjalne, likwidują w Białymstoku hasła polityczne. Bo nie tylko premier Wam nie pozwoli żyć, ale i Wy nie będziecie mogli żyć w kraju. Znikniecie jak ten napis za poszukiwaniem pracy. Bo sami widzicie, co się w Polsce dzieje. Bezrobocie i totalna beznadzieja, a pieniądze są przeznaczane na koncerty w miastach, na różne imprezy propagandowe, zamiast przeznaczyć je na miejsca pracy. Tak jak ten napis znikł, tak wy znikniecie z Polski w poszukiwaniu pracy, jeżeli nadal będziecie bierni, jeżeli nie włączycie się do walki politycznej o swój kraj, nie zażądacie od urzędników, którzy są nomenklaturą, przejadają pieniądze podatkowe i przejadają pieniądze unijne. Nie zażądacie pieniędzy na rozwój gospodarczy kraju, na to, żeby dla Was powstały miejsca pracy. Zobaczcie, co się dzieje. Tak w czasie komuny nawet najmniejszy napis na murze był likwidowany. Tak samo teraz tajemnicze służby specjalne w Białymstoku na pustostanach likwidują napisy i rysunki, bo tutaj była twarz Donalda Tuska. Panie premierze, pozwól żyć. Ja zwracam się do Was z apelem. Jeżeli Wy chcecie żyć w Polsce, to przestańcie być bierni, zacznijcie się interesować tym krajem, bo inaczej wszyscy znikniecie stąd w poszukiwaniu pracy.